Korwin, Karol proszę. Pawczyk, partia Korwin. Ja chciałem nawiązać do tej ustawy o inwigilacji. Mianowicie, po pierwsze, to nie jest tak, że zapisy umożliwiające służbom inwigilację poczynania Polaków w internecie wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast chciałem zauważyć, że 4 lata temu w całej Polsce ludzie protestowali przeciw podpisaniu przez Polskę międzynarodowej umowy ACTA. Wówczas jednym z ugrupowań, które sprzeciwiało się podpisaniu tej umowy, było Prawo i Sprawiedliwość. Minęły 4 lata i Prawo i Sprawiedliwość, Sejm głosami Prawa i Sprawiedliwości, przegłosował ustawę umożliwiającą w nie mniejszy sposób inwigilację Polaków w internecie. Ja chciałem zapytać, co się stało? Czy 4 lata temu to była tak daleko idąca hipokryzja, no, zmierzająca głównie do zwiększenia poparcia w sondażach? Czy też przez te 4 lata podejście PiS-u do wolności obywatelskich tak się zmieniło? I czy w takim razie możemy się obawiać, że na przykład za kolejne 4 lata zobaczymy Jarosława Kaczyńskiego na Paradzie Równości? To by było bardzo interesujące, ale nie przewiduję. Natomiast, szanowny panie, to są dwie różne rzeczy, tak? To, co zresztą widać po reakcji polskiego społeczeństwa. No, pamiętamy, jak wyglądały rzeczywiście protesty w sprawie ACTA, jak były masowe i jak były dalekie od polityki, bo to były rzeczywiście takie oddolne, społeczne protesty. My jako politycy w nich absolutnie nie uczestniczyliśmy, popieraliśmy je słownie, mówiąc, że rzeczywiście jest to ważna, bardzo ważna sprawa. Więc a w tej chwili ja tych tłumów protestujących na ulicach absolutnie nie widzę. A więc Polacy, tak, a chodzi... szczególnie internauci, którzy potrafią się świetnie zmobilizować, nie widzą tego problemu, o którym pan tutaj mówi, bo jego nie ma. Ja sobie zdaję sprawę, że te tłumy są inspirowane przez platformy, które nie chodzi o żadne tam śmieszne idee, tylko o oderwanie od koryta. Natomiast po was jednak się spodziewałem czegoś więcej niż zmieniania poglądów o 180 stopni w ciągu 4 lat. Nie ma zmiany poglądów. Jak mówiłam, była to realizacja pewnych postanowień Trybunału Konstytucyjnego, które trzeba było zrealizować w tempie błyskawicznym, ponieważ zdaje się, że jakoś już za 2 tygodnie zostalibyśmy państwem bez prawa, czyli w zasadzie policja zostałaby bez instrumentów ścigania przestępców, właśnie dlatego, że przez 1,5 roku Platforma nie potrafiła odnieść się do wyroku Trybunału.